śmierć w Gliwicach. Pod ziemią spędził kilka godzin śląskie, śmiertelny wypadek w Gliwicach. Mężczyzna wpadł do głębokiego wykopu, został przysypany ziemią na kilka godzin. Policja, prokuratura i inspekcja pracy wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmierci 33-letniego obywatela Ukrainy, który został przysypany w głębokim wykopie podczas prac wykonywanych w Gliwicach. Ciało ofiary wydobyto w środę wieczorem, przekazała w czwartek policja. Do wypadku doszło w środę rano w pobliżu ulicy Ciesielskiej w Gliwicach Ostropie. Osunął się tam grunt w głębokim i rozległym wykopie. Od razu po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast wyruszyły wszystkie służby. Straż pożarna rozpoczęła akcję odkopywania człowieka sprzętem ręcznym, gdyż użycie sprzętu ciężkiego nie jest w takich sytuacjach możliwe. W celu odnalezienia mężczyzny, na pomoc z Jastrzębia Zdroju, przybyła specjalistyczna grupa ratownicza Państwowej Straży Pożarnej. Podczas prac cały czas istniało zagrożenie kolejnych osunięć gruntu, poinformowała gliwicka policja. Mężczyzna był przysypany przez kilka godzin na miejsce, oprócz policyjnej ekipy dochodzeniowo-śledczej, przyjechał prokurator oraz przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Około godziny 17:30 ratownicy dotarli do ciała. Jednak odkopać ofiarę wypadku udało się dopiero przed 20. To 33-letni obywatel Ukrainy, czasowo mieszkający w Zabrzu. Będący na miejscu lekarz stwierdził jego zgon. Przyczyny i okoliczności wypadku bada policja, prokuratura oraz PIP. Policjanci przypominają, że prace w głębokich wykopach należą do najbardziej niebezpiecznych. Trwający boom budowlany generuje w gospodarce niedobór wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. To stwarza dodatkowe zagrożenie. Przypominamy, że pracodawcy i kierownicy robót mają prawny obowiązek dbać o przestrzeganie zasad BHP przez pracowników i z takim apelem, nie bagatelizowania tych obowiązków, zwracamy się do wszystkich firm budowlanych, i nie tylko, podkreśliła gliwicka komenda.